zagadnienie niż te, które do tej pory były omawiane. Mianowicie skoncentrowałyśmy się na zagadnieniu nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży, ponieważ generalnie, jak wskazują badania, jest to problem narastający w ostatnim czasie i powoduje bardzo wiele konsekwencji, zarówno somatycznych, czysto somatycznych, jak i psychospołecznych. Do tych konsekwencji somatycznych zaliczamy przede wszystkim problemy z układem kostno-stawowym, problemy ze snem. Nadwaga i otyłość jest też traktowana jako czynnik ryzyka cukrzycy czy chorób układu krążenia w życiu dorosłym. Natomiast obok tego jest dosyć sporo problemów psychospołecznych, takich jak problemy z samooceną, problemy z odrzuceniem w grupie rówieśniczej, czy problemy stygmatyzacji. W związku z tym, zanim koleżanka opowie, jak wygląda edukacja zdrowotna w kontekście zapobiegania nadwadze i otyłości w Polsce, parę słów na temat epidemiologii, jak wygląda to w badaniach. I tutaj skoncentrowałyśmy się na badaniach HBSC. To są takie badania, które są prowadzone pod patronatem WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. One są prowadzone cyklicznie. Teraz mamy już, z tego co pamiętam, 6. czy 7. wersję tych badań i one są prowadzone na całym świecie. W 43 krajach i regionach świata były prowadzone. I między innymi starano się tam określić epidemiologię nadwagi i otyłości w grupach 11, 13 i 15-latków, opierając się na wskaźniku BMI, czyli na wskaźniku Body Mass Index. No i stwierdzono, że ta nadwaga i otyłość, zwłaszcza właśnie w tych krajach wysoko uprzemysłowionych, występuje w 15% w grupie 11-latków, w 14% w grupie 13-latków i w 14% także w grupie 15-latków. Natomiast zaobserwowano dosyć duże różnice międzypłciowe, ponieważ u dziewcząt te wskaźniki otyłości i nadwagi wraz z biegiem się zmniejszają nieco. Natomiast u chłopców utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie, nawet jest ich trochę więcej w grupie 15-latków. Nadwaga i otyłość to nie tylko problem obiektywny, problem somatyczny czy psychospołeczny, ale też problem subiektywny. No i w związku z tym w badaniach HBSC też koncentrowano się na tym, jak postrzegają siebie młodzi ludzie, jak postrzegają swoje ciało. No i też okazało się, że nie wygląda to najlepiej, ponieważ aż 24% 11-latków, 30% 13-latków i 31% 15-latków uważa, że są za grubi, że ich wygląd nie jest adekwatny. No i tutaj też widać dosyć duże różnice międzypłciowe. Tutaj z kolei mamy narastanie tego zjawiska w grupach dziewcząt. W każdym kolejnym jakby poziomie wiekowym te dane są gorsze. Natomiast u chłopaków utrzymuje się to mniej więcej na tym samym poziomie, pomimo tego, że u chłopców stwierdzano więcej przypadków nadwagi i otyłości niż u dziewcząt. Jak wygląda to w Polsce? Może jeszcze parę informacji. W Polsce wygląda to podobnie. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że nadwaga występuje u 9% dzieci, w zasadzie adolescentów w wieku od 15 do 19 lat. W tej samej grupie stwierdzono 1,5% otyłości. No i w badaniach też stwierdzono dosyć duże uwarunkowania tych problemów związane ze stylem życia, z małą aktywnością ruchową. Badania pokazują na przykład, że dzieci w Polsce średnio 2,5 godziny spędzają przed komputerem albo przed telewizorem, co no to siłą rzeczy ogranicza ich aktywność ruchową. Szczególnie w większym stopniu te dane dotykają chłopców, dotyczą chłopców, o których też więcej tych przypadków otyłości i nadwagi się notuje. Natomiast jeśli chodzi o wizerunek ciała, tutaj jeszcze chciałam pokazać Państwu dwa badania. Pierwsze to są badania Kowalczuka. On badał dziewczęta w wieku gimnazjalnym, to jest 11-13 lat, i prosił w tych badaniach, żeby one rysowały, jak wyglądają. No i na podstawie tych rysunków stwierdzono, że ten wizerunek ciała jest dosyć negatywny i bardzo wiele było takich wskazań dotyczących tego właśnie, że dziewczęta uważają, że są za grube i że poszczególne ich ciała, części ciała są za grube.
właściwie większość wskazań tutaj na tych rysunkach tego dotyczy. Natomiast drugie badanie, na które chciałam się powołać, to są badania Anny Brytek-Matery. Ona badała studentów w podobny sposób, znaczy prosiła ich, żeby rysowali, jak wyglądają faktycznie i jak chcieliby wyglądać. Tutaj też bardzo wyraźnie widać te tendencje do zmiany wyglądu. U dziewcząt jest to głównie tendencja, żeby być szczuplejszą, natomiast u chłopców jest to tendencja do takiej bardziej rozbudowanej muskulatury, większej budowy ciała. Myślę, że teraz oddam głos koleżance. Wszystkie działania, które mają zapobiegać otyłości i nadwadze wśród dzieci i młodzieży, powinny uwzględniać takie działania interdyscyplinarne i międzysektorowe i przede wszystkim powinny być skierowane na określone jakby kategorie działań, czyli działania odgórne, krajowe, z jakimiś wytycznymi standardami, na przykład Narodowy Program Zdrowia zapewnia pewnego rodzaju cykliczność działań regularnie powtarzanych. Powinny być one nakierowane na określone populacje, ale również na społeczności lokalne. I takim środowiskiem, które najlepiej zdecydowanie można realizować treści z zakresu edukacji zdrowotnej, jest niewątpliwie szkoła polska. Działania z zakresu edukacji zdrowotnej w związku z, no, z dużą potrzebą i koniecznością zostały wprowadzone w zasadzie w 1997 roku do polskiej szkoły. Mimo że wtedy nie przyznano godzin określonego przedmiotu i godzin, to jednak jakby uwzględniono treści w realizacji poszczególnych przedmiotów. Kolejne zmiany, które nastąpiły, to był rok 1999, kiedy to też wprowadzono ścieżkę edukacja prozdrowotna do klas w szkole podstawowej i gimnazjum. I potem następnie w 2002 roku jeszcze uzupełniono szkoły ponadgimnazjalne, czyli w zasadzie cały cykl edukacyjny był objęty tą ścieżką prozdrowotną. Ostatnie zmiany, które zostały wprowadzone w Polsce z zakresu właśnie działań edukacji zdrowotnej, pochodzą z 2008 roku i w tym czasie do zajęć aktywności z wychowania fizycznego wprowadzono specjalny moduł obejmujący treści z edukacji zdrowotnej. I w zasadzie, to może już otworzę wszystko. W zasadzie w klasach 1-3 treści są podzielone. Poszczególne treści są realizowane w klasach 1, 3, 4, 6, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne. Przy czym w edukacji zdrowotnej ważne jest to, żeby realizować treści zgodnie z takim założeniem, że nie ma tematów raz na zawsze przerobionych. Czyli te treści się powtarzają, one są po prostu tylko poszerzane, rozbudowane i uwzględniane są nowe wątki. Tym niemniej w klasach 1-3 zwraca się szczególną uwagę na higienę osobistą, na zapobieganie chorobowości, jakby zdobywanie wiedzy na temat szczepień ochronnych. Obejmują te treści również aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, zachowanie w sytuacji choroby, jak reagować, bezpieczeństwo, pozyskiwanie wsparcia i nawyki dbania generalnie o zdrowie. Treści te w klasach 1-3 są zwykle realizowane, znaczy może są realizowane w ramach różnych przedmiotów. Między innymi jest to oczywiście edukacja wczesnoszkolna, ta edukacja polonistyczna, przyrodnicza, ale również oczywiście na zajęciach zachowania fizycznego, ale również treści znajdują się na zajęciach w ramach zadań z matematyki. Powiedzmy, że mamy nauczanie zintegrowane w klasach 1-3. Tak. W klasach 4-6 podobnie, tematyka podobna i tutaj również jakby dzieci mają możliwość głównie pozyskiwania tej wiedzy na zajęciach zachowania fizycznego, ale również na lekcji języków obcych czy edukacji przyrodniczej. W szkole, w gimnazjum nauka koncentruje się przede wszystkim na czynnikach determinujących zdrowie i uczniowie mogą pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu tego, jak dbać o styl życia, jak się go uczyć, jak żyć w tym zdrowym stylu i poznają relacje pomiędzy aktywnością fizyczną a zdrowiem. I w szkole
szkole średniej. Tutaj głównie treści są realizowane w zakresie wychowania fizycznego i obejmują takie aspekty jak pozyskiwanie wiarygodnych informacji na temat zdrowia, krytyczna analiza danych z mediów, tak żeby umiejętnie korzystać z tej wiedzy, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, opieka, szczególnie w okresie adolescencji i w okresie wczesnej młodości i branie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Przy czym też jakby same wszystkie działania z zakresu edukacji zdrowotnej niekoniecznie muszą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach lekcji. Ważne jest to też, żeby i nauczyciele w trakcie wycieczek szkolnych, jakichś spotkań mieli możliwość przekazywania tych treści, w związku z tym też jakby uświadomienie nauczycieli swojego języka istotne. Każda ze szkół w jakimś tam stopniu sama realizuje pewne pomysły i programy. Na przykład moje dzieci uczęszczają do szkoły, w której są co roku organizowane festyny zdrowia i wszystkie klasy uczestniczą w konkursie na najlepszy stolik z tematyką prozdrowotną. Wspólnie wszyscy konsumujemy te potrawy, które zostają przygotowane. Także myślę, że tego typu inicjatywy powinny być coraz częściej wymyślane i jakby realizowane w środowisku szkolnym. Ponadto poza edukacją zdrowotną realizowaną w szkole podejmowane są również inicjatywy, które jakby są wspierane przez Unię Europejską z funduszy unijnych w latach 2009-2011. Polska wśród 12 innych państw brała udział w takim projekcie HEALTH, czyli Healthy Eating and Physical Activity in Schools. I na terenie Polski w 10 szkołach, 4 pochodziły z województwa śląskiego, 3 z podlaskiego, 3 warmińsko-mazurskiego. Ten program był realizowany. Miał on głównie na celu jakby wypracowanie pewnej strategii łączenia zarówno zdrowego odżywiania z aktywnością fizyczną na terenie szkoły. I zwykle to się przekładało na wypracowanie pewnej etapowości działań, pewnych wzorcowych sposobów postępowania, by te treści jednak uczniowie mieli możliwość przyswoić sobie, czy na przykład wspólne przygotowywanie posiłków zbilansowanych, podejmowanie akcji typu mleko w szkole, owoce i warzywa w szkole, tak aby ta świadomość dzieci na umiejętności potem mogły procentować w przyszłości. I w zasadzie, no, jeśli chodzi o konkluzję, problem otyłości i nadwagi u nas w kraju zaczyna być coraz większym problemem. W zasadzie w klasach 1-3 diagnozuje się już około 21% dzieci z nadwagą i otyłością. W związku z tym wydają się te działania niezbędne, konieczne, interdyscyplinarne, międzysektorowe, uwzględniające różne aspekty funkcjonowania dzieci, również ten aspekt i biologiczny, i socjokulturowy, tak aby no... To nie było tylko podejście medyczne, które kiedyś było dosyć popularne, ale też uwzględniające inne konteksty, cywilno-społeczne. I jakby tematyka jest bardzo szeroka, także to nie jest tylko kwestia zdrowego odżywiania, ale również społecznego funkcjonowania i świadomości tego, że to zdrowie jest najważniejszą wartością w naszym życiu. Dziękuję.